Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Cezary Łazarewicz, reportażysta, autor scenariuszy do filmów, najbardziej znany z książki i filmu Żeby nie było śladów o sprawie Grzegorza Przemyka. Kilka miesięcy temu pojawiła się książka, drodzy Państwo, na Szewskiej, to jest sprawa Stanisława Pyjasa. Stanisław Pyjas to jest człowiek, którego młodsi mogą nie kojarzyć. Urodzony w 1953 roku, tragicznie zmarł. Niektórzy twierdzili do tej książki, że został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa, no ale właśnie książka Cezarego Łazarewicza postawiła tą tezę pod bardzo dużym znakiem zapytania. Autor co prawda nie odpowiedział na pytanie, czy to był wypadek, czy to był jednak mord, natomiast przedstawił dowody, które każą naprawdę w ten mord wątpić, ponieważ nic się w tej sprawie nie zgadza. O książce jest bardzo cicho. Skrytykował ją głośno tylko i wyłącznie Bronisław Wilczytan, jednak nie wdawając się w szczegóły. I moje pytanie brzmiało tak. Skąd w ogóle pomysł, żeby zająć się sprawą Pyjasa i dlaczego no, nie zdecydowałeś się na to, żeby zostawiłeś wnioski czytelnikom, dlaczego nie postawiłeś tezy samodzielnie? Po pierwsze, wierzę w inteligencję czytelników, a po drugie, jak pytanie skąd pomysł, to nie był mój pomysł. Ta sprawa mi się wydawała tak oczywista, że to się nie nadawało na książkę. No, ja został zamordowany, ja byłem wychowywany na tym micie i wiesz, pamiętam programy z lat 90., pamiętam bibułę, pamiętam rozmowy, które były i to nigdy nie podlegało żadnej kwestii. To zresztą ta śmierć była zawsze takim momentem przełomowym w historii Polski. No po to jednak była, wiesz, no, wielka manifestacja w Krakowie, powstał SKS, ci przyjaciele, którzy przez wiele lat domagali się wyjaśnienia tej sprawy. A kiedy ona została wyjaśniona, no to w zasadzie jest cisza. Skąd u mnie pomysł? No, Dorota Nieznalska, która przygotowywała o Pyjasie wystawę w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności, pomyślała, że jestem najlepszą, najodpowiedniejszą osobą, która może do jej katalogu napisać taki tekst o Pyjasie. Ja się trochę zapierałem, powiedziałem, że nic nowego nie można napisać. Sam wiesz, że to jest tak, że jak masz po raz setny napisać to, co już wszyscy wiedzą, to się nie wydaje ciekawe. Ale pisząc ten tekst, jakby pojawiły się u mnie wątpliwości, że być może to jest trochę inaczej, że jeśli się to śledztwo zakończyło, a zakończyło się w 2019 roku, kiedy ja tam brałem się za pisanie tej książki, to pomyślałem sobie, że w tych dokumentach na pewno jest gdzieś jakaś poszlaka, jakiś trop, który prowadzi do zabójców Pyjasa. I być może nie uda się tego w sposób procesowy ustalić, no ale w sposób dziennikarski być może się zbliżymy do prawdy. No i to był taki początek, kiedy zająłem się tą sprawą, bo wydawało mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby nie można było na podstawie jeszcze lektury akt, a byłem pierwszą osobą, która po prokuratorach, która przeczytała te akta, no, pójść trochę dalej. No i tak mi się to wydawało, że tak jest. Ale w którym momencie doszedłeś właśnie do wniosku, że to jednak mógł być wypadek, że to jednak, bo to rozumiem, że przeszedłeś z nastawieniem, wbrew temu, co ci zarzuca Wilczem, przeszedłeś z nastawieniem, że opiszesz historię, która została powiedziana, że po prostu SB Tak. albo przypadkiem na zlecenie dokonali, że tak powiem, mordu. Natomiast potem analiza poszlak i też to, co podkreślasz w tym, analiza zachowania samej Służby Bezpieczeństwa. No, nikt nie ma wątpliwości w wielu sprawach, wielu tych zabójstw, w których Służba Bezpieczeństwa maczała palce,
To zawsze się pojawiają jakieś poszlaki w tych dokumentach samej Służby Bezpieczeństwa, że do takich rzeczy dochodziło. Ale tutaj było, raczej mnie przekonało, wiesz co, ustalenia Instytutu Shena z Krakowa, który stwierdził kategorycznie, że przyczyną śmierci Pyjasa był upadek z wysokości. I to było nowe, no bo pamiętasz, że tam, kiedy Pyjasa 7 maja znaleźli na klatce schodowej, to kluczowym momentem było to, że jego koledzy ogłosili, że to było zabójstwo, że on tam został podrzucony. Nie, wiesz, dzisiaj mamy takie narzędzia kryminalistyczne, że na podstawie, ta sprawa jest świetnie udokumentowana. No i skoro przez 40 lat nie udaje się, czy 45, znaleźć dowodów, że ktoś został zamordowany, no to być może nie został zamordowany, a wątpliwości tam w tej sprawie było mnóstwo. Te wszystkie teorie, które pojawiały się w latach 90., no to one nie wytrzymywały próby czasu. A z drugiej strony pojawiły się opinie biegłych, no, najwybitniejszych w Polsce, że przyczyną jakby obrażeń Pyjasa była, no, był upadek z wysokości. W wyniku tego upadku on dostał krwotoku, czyli pękła mu warga, zachłysnął się własną krwią i zmarł. I to było to, że przyczyną śmierci Pyjasa było zachłyśnięcie się krwią, było już wiadome w latach 70. Tylko ówczesni przyjaciele, opozycja nie przyjmowała tego do wiadomości. Tam się pojawiał taki dość absurdalny zarzut, że jak leżysz twarzą do posadzki, to nie możesz się zachłysnąć własną krwią czy wymiocinami. No ale to jest nieprawda. No, jak czytasz te podręczniki medycyny sądowej, czy rozmawiasz z medykami sądowymi, no to oni mówią, no nie, no hola, no jest to możliwe. No to już pierwsze zostało zakwestionowane, a później z biegiem czasu zakwestionowane zostały no, większość tego, o czym my wiedzieliśmy w latach 90. Wiesz, pytanie, skąd ten alkohol we krwi Pyjasa? No i też się pojawiały fantastyczne opowieści o tym, że został mu wstrzyknięty, albo to, że został on siłą napojony tym alkoholem. No, ale to też nie wytrzymuje logicznego wytłumaczenia, no bo wiesz, Pyjas przestał przyjmować alkohol jakieś 2 godziny przed śmiercią. No to ktoś by musiał go najpierw napoić alkoholem, a później czekać, aż trochę wytrzeźwieje. No i nie wiem co, przyprowadzić go na drugie piętro Przyszewskiej i zrzucić ze schodów. Tam też nie znaleziono śladów walki na tym ciele. W zasadzie wszystko, co wiemy o śmierci Pyjasa, co wiedzieliśmy o śmierci Pyjasa, to dowiadywaliśmy się od Bronisława Wilcztajna w latach 70. i 90. W latach 70. on nie miał takiej możliwości medialnych, ale przekonywał swoich kolegów, a w latach 90. no to już była media, radio, telewizja, gazety. I tą opowieść znamy tylko z jednej strony. Znaczy, mamy tutaj też taką historię. Po pierwsze, ta informacja o alkoholu we krwi, ona jest wcale nie jest eksponowana. To jednak jest, no jednak 2,6 alkoholu we krwi to jest jednak potężne upojenie alkoholowe. To nie jest tak potężne, żeby było jasne, żeby człowiek nie mógł chodzić. To też już dodajmy, to w Polsce są rekordziści, którzy nawet w znacznie większym stopniu jeszcze prowadzą auta. To też jest. Ale Janek, bądźmy uczciwi, to jest reakcja osobnicza. I wiesz, 2,6 twoje nie równa się 2,6
moje. Jak się patrzy w te tabele, to wynika z tego, że przy 2,6 to masz już bełkotliwą mowę i kłopoty z utrzymywaniem równowagi, no ale zdarzają się reakcje osobnicze, że wiesz, ludzie siadają Ja za znam, ja kierownicą znam, i jadą prosto. nie będę wymieniał imienia i nazwiska, ale myślę, że obaj znamy ludzi, którzy całkiem przytomnie po prostu prosperują na tego typu upojeniu. Nie, to chodzi tu właśnie o to, że to było no jednak coś. Tam w zasadzie jedyny argument, który Wittgenstein przedstawił przeciwko tezom z książki, przeciwko faktom z książki, jest to, że nie zostały zabezpieczone ślady odcisków palców, które niewątpliwie musiałyby nastąpić, gdyby on łaził właśnie w takim stanie po pijaku, po prostu dotykając się, lewarując się na tych tego. To jest jedyny zarzut. Ale też to jest łatwo to wytłumaczyć. To było, nie budziła ta sprawa żadnych wątpliwości. Kiedy wiesz, o 7 rano jeden z mieszkańców znalazł chłopaka w kamienicy na klatce schodowej, to nie wiedzieli, kto nim jest. Gdyby nie to, że się okazało zaraz, że ten chłopak był rozpracowywany przez SB. Informacja została przekazana do Warszawy i cała milicja ówczesna SB stanęła na głowie. Przecież tam, jak patrzysz na to, jakie ślady zabezpieczono na klatce schodowej, to jest to ponadnormatywna działalność. To tak milicja nie działała w latach 70. Tam jest wszystko sfotografowane, tam są ślady zabezpieczone, jest dziesiątki zdjęć z klatki schodowej, a to dlatego, że sprawa bardzo szybko okazała się wyjątkowa. I zabezpieczenie śladów odcisków palców to jest pomysł Warszawy. Tam biuro śledcze MSW koło 14 wysyła do Krakowa bardzo ścisłą instrukcję, co należy zrobić. Te ślady są pobierane o godzinie po południu w dniu 7 maja, czyli kilkanaście godzin po tym, zanim znaleziono ciało na klatce schodowej. Więc skoro szyfrogram jest z 14 z minutami, to znaczy, że na miejscu tam pojawili się najwcześniej o 15-16 milicjanci i zaczęli zabezpieczać ślady. A wcześniej przez tą klatkę schodową przeszło dziesiątki osób, którzy chcieli zobaczyć, co się stało na Szewskiej. Tak to można wytłumaczyć. To nieprawda, że nie znaleziono odcisków palców. Znaleziono chyba 5 czy 6 odcisków palców, tylko żaden, większość z nich była rozmazana. I szukali tych odcisków palców głównie na drzwiach tej dziewczyny, do której miał przyjść wyjazd. I chyba też na klamce po prostu tych odcisków nie było, bo zostały rozmazane. To jest 77 rok. Wtedy również w inny sposób pobierało się odciski palców niż dzisiaj. I brak odcisków palców nie może być dowodem na to, że zostało popełnione morderstwo. No właśnie, bo tak naprawdę jednym z wywiadów udzielonych w Radiu Poznań pojawia się taka wymiana symptomatyczna zdań między prowadzącym a Bronisławem Wittgensteinem, że podważanie fundamentu założycielskiego demokratycznej Polski, na co Wittgenstein odpowiada, wizja PRL, którą przedstawia nam Łazarewicz, radykalnie odbiega od tej, którą pamiętam. SBcy, którzy u niego się pojawiają, to niemal koledzy. I tu się urywa rozmowa, tu się urywa wywiad. Generalnie z tego wychodzi na to, że twoje dochodzenie do prawdy nie służy mitowi demokratycznej Polski. Tak rozumiem zarzut. No tak, ale wiesz co, ja nie jestem mitotwórcą, tylko chciałem poznać tą historię najlepiej jak można. I to, Janek, żeby było jasne, to nie ja do tych wniosków dochodzę, tylko prokuratorzy i prokuratura
IPN. Jak się przeczyta uzasadnienie umorzenia tej sprawy, to te wszystkie argumenty, które ja przytoczyłem, one się tam pojawiają. Po pierwsze to nie ja kwestionuję to, że pyjazd został tam, mógł nie zostać zamordowany. To pisze wprost prokurator, który tą sprawę badał. To nie ja twierdzę, że pyjazd spadł ze schodów, tylko to biegli Instytutu Szena i biegli medycy sądowi po ekshumacji ciała. Więc pretensje o to, że to ja kwestionuję jakieś Nie. ustalenia, To jest, no myślę, jest. że zarzut jest, że zarzut. Ja to akurat się śmieję z tym, że zarzut nie jest do konkretnych, tylko do tego, że wnioski, że twój wniosek, że prawda, że Bronisław Wittstein zdaje się, przynajmniej do mnie, ja go znam osobiście, nie powiem, że dobrze, ale no, pracowaliśmy w jednej redakcji. Spędziłem z nim wiele godzin, zarówno na jakichś rozmowach osobistych, jak i przyglądając się sposobowi argumentacji. I nagle występuje w duchu: nie badajmy tej sprawy, nie wchodźmy w szczegóły, ponieważ obalamy mit, fundament. Słowo mit nie pada tutaj, fundament demokratycznej Polski, czyli w fundamencie demokratycznej Polski nie ma, w interesie fundamentu demokratycznej Polski jest to, żeby Pyjas przeszedł do historii jako zamordowany, chociaż wszystko wskazuje na to, że po prostu spadł po pijaku ze schodów. Wiesz co, to znaczy ten mit przetrwa mimo wszystko, bo ten mit nie jest przecież o tym, że pyjazd, nie jest tylko o tym, że pyjazd został zamordowany. Według mnie, ja tak nigdy w tej książce wprost tego nie mówiłem, ale według mnie to był nieszczęśliwy wypadek. Książka jest próbą opisania stanu faktycznego, czyli ustaleń śledztwa. Chociaż tam jest różna historia, to jest reportaż, więc też jest trochę o tych chłopakach i dziewczynach, którzy zakładali SKS, jak próbowali tą sprawę wyjaśnić. Ale moim zdaniem to był nieszczęśliwy wypadek i coraz bardziej się skłaniam do tego. I nie możemy. Bronisław Wittstein mówi tak: ja pamiętam to całkiem inaczej. No dobrze, ale on pamięta to całkiem inaczej, ale nie ma obrazu całościowego, bo on nigdy nie interesował się tym, co ustaliła prokuratura w latach 90. Nie czytał tych akt i czasem się zdarza, że to, co nas wychowało, różni się później z tym, co jest w stanie rzeczywistym. Ja mam z własnego życia taki przykład. Ja należałem w latach 80. do ruchu Wolność i Pokój. I naszym takim patronem był Otto Szimek. A Otto Szimek był człowiekiem, który, jak byłem przekonany, oddał życie, bo odmówił strzelania do Polaków. Później się okazało, że to nie do końca prawda. My jeździliśmy, ja akurat nie, ale moi koledzy jeździli na grób Ottona Szimka, tam składali kwiaty. Dla nas on był święty. No, później się okazało, że to cała historia została wymyślona. A puentą tego wszystkiego jest to, że kiedy próbowano dokonać ekshumacji, to w grobie Ottona Szimka leżała jakaś kobieta w wieku dość balzakowskim. No i się z tym pogodziliśmy, ja się z tym pogodziłem, no bo taka jest prawda. A nie mówię, i dzisiaj mówię tak, no wtedy wierzyłem, że Otto Szimek jest kimś takim, który nam był bardzo wtedy potrzebny, bo taka postawa tym wszystkim, którzy odmawiali służby wojskowej, była potrzebna. Wiesz, Otto Szimku biskup Tokarczuk mówił, Jan Paweł II, no ale no dzisiaj możemy powiedzieć, historia została w pewien sposób wykreowana. No i trochę jest tak
ze sprawą Pyjasa. On w historii Polski ma swoje miejsce, ponieważ 45 lat o tym rozmawiało. Jego śmierć sprawiła, że powstał Studencki Komitet Solidarności. To, że wyszli ci ludzie w Krakowie na te czarne juwenalia. Dzisiaj każdy w Krakowie o tym pamięta. No ale dzisiaj możemy sobie śmiało też powiedzieć, że prawdopodobnie to był nieszczęśliwy wypadek. A dlaczego prawdopodobnie? No bo nie ma dowodów, że przestępstwo nie zostało popełnione, ale ciąg wydarzeń i dowodów, które są w tej sprawie, raczej wskazują na wypadek niż na morderstwo. A już żeby udowodnić, że za zabójstwem Pyjasa stała służba bezpieczeństwa, to nie ma żadnego dowodu, nie ma nawet żadnej poszlaki. To jest właśnie bardzo ciekawe. Ja może pozwolę sobie przeczytać fragment Wikipedii, który jest takim streszczeniem tego, co jest, o czym opisuje książka, bo ja jeszcze wrócę na chwilę do książki, w jaki sposób ty właśnie pokazałeś, że nie ma logiki, ani nie ma, jakby to powiedzieć, nie ma żadnej logiki, po prostu gdyby przypisać nawet sprawstwo służbie bezpieczeństwa, to się nie mieści po prostu w logice tej historii, którą tam opowiedziałeś. Ale zacznę od tego. 20 kwietnia 2010 roku dokonano ekshumacji zwłok Stanisława Pyjasa celem ponownego zbadania w Krakowskim Instytucie Medycyny Sądowej. To jest to właśnie słynny instytut imienia Jana Szena. W trakcie dochodzenia prokurator Ireneusz Kunert z krakowskiego oddziału IPN potwierdził wykrycie obrażeń, których nie opisano w raporcie z 1977 oraz 1991 roku. Kolejnym krokiem były analizy przeprowadzone przez biegłych medyków sądowych z zakładów medycyny we Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdańsku. Wyniki analizy zdają się potwierdzać wnioski śledztwa z 1977 roku, jakoby Stanisław Pyjas zginął z powodu nieszczęśliwego wypadku. Ujawniono również, że tuż przed śmiercią był pod wpływem alkoholu, natomiast nie odnotowano śladów pobicia ani postrzelania. 15 lutego 2011 roku krakowski oddział IPN złożył wniosek o doprecyzowanie dokumentu końcowego z przeprowadzonej ekshumacji, kierując do zespołu biegłych dodatkowe 23 pytania. Równolegle zlecono opracowanie uzupełniającej opinii sądowo-toksykologicznej biegłym z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, znowu Instytut Szena. Według biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych Pyjas, cytat tutaj, mógł spaść ze schodów w kamienicy przy ulicy Szewskiej, gdzie znaleziono jego ciało. Jednak, tu znowu cytat, nie ma możliwości ustalenia, czy Pyjas spadł sam, czy też został zepchnięty. Ja mam wrażenie, że to był maksymalny kompromis, na który poszli badacze, czyli po prostu napisali im, że no nie można wykluczyć, że ktoś go zepchnął. I teraz opowieść. Ja to widzę jak tego, że Bronisław Wilczyn jest tym człowiekiem, który ogląda ciało studenta, kolegi, przyjaciela i narzuca interpretację po prostu. Dla niego to była ofiara pobicia. On tak... Tak, to jestem, wiesz co, ja to prześledziłem, kiedy Kraków dowiaduje się, że Pyjas został zabity. No właśnie 7 maja. A jak to się dzieje? Wiesz co, żaden ze studentów nie widział tego ciała na klatce schodowej. Żaden z przyjaciół Pyjasa tego nie widział. Oni się dowiadują o śmierci Pyjasa około 12. W czasie przesłuchań, kiedy milicja bierze ich na przesłuchanie, a wszystkich, którzy wiesz, mogli mieć kontakt z nim, czyli kolegów z pokoju, znajomych, jakichś ludzi z akademika, przesłuchują i pytają się, co Pyjas robił. Nikt nic nie wie i to jest dość tajemnicze. I na końcu im mówią, że to przesłuchanie jest dlatego, że znaleziono jego ciało na klatce schodowej Przyszewskiej. Przyszewskiej? Ale dlaczego Przyszewskiej? To już budzi wątpliwości. I wiesz, no to jest plotka, to jest PRL. Nie możesz włączyć radia i usłyszeć, co się wydarzyło, bo wiadomości są kontrolowane. Nie ma wolnych mediów, nie ma nawet gdzie się tego dowiedzieć. Więc
snują się opowieści, co się ze Staszkiem działo. Wiadomo, że za nimi chodziła bezpieka, że byli przesłuchiwani rok wcześniej. No to rodzi się jedno podejrzenie, no, że ta bezpieka stoi za tym. No i wtedy to było naprawdę wielkie wydarzenie. Wiesz, przychodzi Wildstein ze swoją przyszłą żoną Iwoną i Jackiem Nowaczykiem do akademika i mówią, że to trzeba sprawdzić. I koniec tego. Więc idą na komisariat. Pytają oficera dyżurnego, co się stało, bo oni są przyjaciółmi i chcą się dowiedzieć. Ten ich spławia, ale mówi, że ciało Pyjasa jest w prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej i idą tam w trójkę. Wilczeń podaje się za brata, wychodzi laborant, który wiezie ich do piwnicy, tam gdzie jest prosektorium, wyjeżdża wózek z ciałem Pyjasa, odkrywają go do połowy, no i wtedy oni opisują, co się dzieje. Do dzisiaj, jak sprawdzisz sobie we wszystkich źródłach, to Bronisław Wildstein mówi tak: dostrzegłem nad lewą skronią ogromną ranę, taką świdrującą do środka. On ją dokładnie opisuje. Iwona mówi, Wildstein, że jest to rana tak głęboka, że widać kość. A Nowaczek mówi, ja nie wykluczałem albo podejrzewałem, że on mógł zostać postrzelony. No i wracają do akademika i opowiadają, co widzą. Wtedy pojawia się ta teoria, o której Bronisław Wildstein mówi, że Staszka pobito kastetem. Taka dziura nad tą lewą skronią świadczy o tym, że praworęczny człowiek założył sobie kastet i uderzył go tak mocno, że ta rana się tutaj pojawiła. Tylko kiedy masz dostęp do materiałów źródłowych, to masz dostęp również do zdjęć Stanisława Pyjasa, którego po przewiezieniu do prosektorium i dokonaniu sekcji zwłok, niezwłocznie po przywiezieniu, sfotografowano. I nie ma tam żadnej rany nad lewym okiem. Więcej, trójka biegłych sądowych, którzy są przy tej sekcji zwłok, nigdzie nie zapisuje tej rany nad lewym okiem, która drąży aż do kości. No to skąd ona się wzięła? Sekcja zwłok Stanisława Pyjasa zaczęła się o godzinie, nie wiem, między 11 a 12 7 maja. Trwała kilka godzin. Prawdopodobnie zakończyła się koło 3, a 2 godziny później pojawił się tam Bronisław Wildstein z Iwoną i z Jackiem. I oni widzieli ciało, które było poddane brutalnej ingerencji chirurgów, medyków sądowych. Bo ja z tymi medykami rozmawiałem i oni opowiadali, co robili. I tą ranę, którą opisuje Bronisław Wildstein, ta rana jest posekcyjna. A nie jest to rana, którą Pyjas miał po upadku z wysokości. No i tę historię Bronisław Wildstein na różne sposoby odpowiada od 40 lat. I ja się z nią zgadzam i wierzę w jego pamięć, tylko mam dowód na to, że ta rana główna dla niego nie powstała w wyniku upadku, a już na pewno uderzenia kastetem, bo nawet w PRL-owskiej medycynie sądowej takiej rany nikt nie mógłby ominąć i nie wpisać do protokołu sekcji. A po drugie, istnieją zdjęcia, które są dowodem na to, że tej rany nie było. No i tak się, i wiesz co, i ten. Tak się narodził mit. I ta opowieść o pobitym Staszku jest opowiadana z ust do ust. Po kilku dniach cały Kraków jest przekonany o tym, że Staszek został pobity, a faktycznie no,
jest to pobity, a świadczą o tym rany, które widzi Bronisław Wittgenstein. Ale wiesz co, Seweryn Blumstein, który dojechał tam i prowadził z ramienia KOR takie wstępne śledztwo, a może zorientowanie się, to on już wtedy, jak opowiada o swojej sytuacji, to mówi, jest to dość dziwne, ponieważ ja miałem wątpliwości, ponieważ Wittgenstein nie jest medykiem sądowym, nie jest lekarzem. No to wiesz co, ja nie wiem, być może to jest nawet pierwszy raz, kiedy on widział ciało po sekcji. Nie chcę tego, i ta jego interpretacja została narzucona na wiele, wiele lat. Ale podkreślam, no, Wittgenstein nie był ani... Ja byłem pod wrażeniem, jak czytałem tą książkę. Tak jak mówię, ja oczywiście, jakbym redagował, oczywiście to jest jak moje. Ja, dla mnie byłoby najciekawsze jednak zacząć od tego trzęsienia ziemi. Jak zbudowano mit? Mit, który runął. U ciebie to jest tak. Nie. Po kolei, ale... u ciebie jest po kolei, to od razu mówię ludziom, że to jest po kolei, odkrywasz te wszystkie rzeczy. To, co mnie jako czytelnika zaciekawiło, że z twojej książki wynika, że esbecy, milicjanci sami nie do końca nie byli przekonani, czy to myśmy to zrobili, czy nie. I oni sami, widać, tego sami próbowali macać, czy tam coś było, czy nie było. I to też jest takie tego, że tam nie było odgórnego przyjścia i powiedzenia nie kopcie, nie grzebcie przy tym. Ja słyszałem jedną z ciekawych historii, opowiadano mi przez ludzi świetnie znających Rosję z tak zwanych naszych służb, którzy mówią, że pierwszą rzeczą, którą zapytał Putin po tym, jak się była katastrofa smoleńska, to jest taka, czy my z tym mamy coś wspólnego oficjalnie lub nieoficjalnie. Że to było pierwsze pytanie w ogóle, które zadał. Czy ktokolwiek mógł i tak dalej. Jak już dostał odpowiedź, że nie, to jest po prostu zwykły ten, ale to było pierwsze pytanie. I ja mam wrażenie, jak czytam tą książkę, że tam przez moment było macanie, czy to ktoś od nas, czy to ktoś przypadkiem, żeby nie było, że kto inny dał w mordę, a nam wystawił rachunek. Tak było absolutnie. Wiesz, z tych dokumentów wynika, że dla SB ta śmierć była zaskoczeniem i oni też zostali sparaliżowani. Wiesz, jeśli z powodu studenta, którego znajdują na klatce schodowej, odbywa się odprawa u wiceministra MSW i tam zapadają decyzje, włącza się biuro śledcze MSW, to znaczy, że to jest kompletne zaskoczenie dla tych ludzi. I oni nie wiedzą, co się stało. Oni nie mają, kopią wszystko. Całą agenturę uruchamiają w Krakowie, żeby się dowiedzieć, kto ostatni widział Pyjasa. I to nie jest tak, że to tylko, wiesz, Wydział Trzeci się tym zajmuje. Wszystkie wydziały mają się tym zająć i każdy ma przynieść informację. No, stąd pochodzi ta informacja, że ktoś widział Pyjasa o 19 w pijalni piwa pod płachtą. I to jest, nawet nie wiem dzisiaj kto, jest jakaś notatka, nawet nie notatka agenta, tylko to jest w jednym z materiałów, które przekazuje Kraków Warszawie, że o 19 jeszcze ktoś go widział. I od tamtej pory w zasadzie nie było informacji, co się z nim dzieje. Było jeszcze jedno zeznanie kobiety, która przechodziła Szewską kilka minut po 12 i zobaczyła tam człowieka, który, jak jej pokazano na zdjęciu, przypominał Pyjasa i opisała to zachowanie. No to z tego opisu wynikało, że ona mówiła, że Pyjas był pod wpływem narkotyków, ale nie potrafiła uzasadnić, dlaczego to miały być narkotyki, ale nie zachowywał się normalnie. Szedł z rozłożonymi rękoma, podszedł do niej, ona się zresztą go przestraszyła. No to jest jeszcze ten ślad o godzinie 0:20, a już następny to jest znalezienie ciała o 7 rano. No i to zawsze będzie tajemnicą, nie da rady tego. To dla mnie, ale no, tam jest taki zwany, wiemy, co się dzieje. To jest logiczny łańcuch poszlak.
Jednak, bo niezależnie od tego, że żyliśmy wtedy, czy tam żyliśmy, niektórzy z nas jeszcze nie żyli, powiedzmy, że był to, Mów za siebie. no właśnie mówię za siebie, ja wiem, ty żyłeś. Natomiast, bo ja jestem 79. rocznik, więc niezależnie od tego, że niektórzy, że tego, no to my znamy to, powiedzmy sobie, ten klimat PRL-owski, że ja patrzyłem na wiele, wiele spraw. Nigdy nie tak głęboko się nie zagłębiałem w wiele zbrodni, ale te, w których patrzyłem, jak na przykład no, sprawa księdza Jerzego Popiełuszki, ona zupełnie inaczej była prowadzona. Zupełnie też inaczej były prowadzone sprawy morderstw ewidentnych, tam księdza Suchowolca, Zycha, tam, gdzie były te sprawy ewidentne i tam, gdzie były tam jakieś tego, to zupełnie inaczej służba bezpieczeństwa się zachowywała. To znaczy tutaj ewidentnie ja mam takie wrażenie, i ty mi to potwierdziłeś, że to też czytając te dokumenty, że służba bezpieczeństwa chciała się dowiedzieć, jeżeli ktoś to zrobił, to kto? I czy to na pewno nie my, bo to widać, że to takie było macanie, czy nie jest tak, że my o wszystkim nie wiemy. I to... No tak, no, to jest, wiesz, no, generał Krzysztoporski, głośne nazwisko, przyjeżdża tutaj, żeby się dowiedzieć, co się wydarzyło. A druga rzecz jest, no, taka, że, wiesz, nie możemy mierzyć lat 70. miarą lat 80., no bo jednak w latach 70. bezpieka jest kompletnie inna niż w latach 80. I wiesz co, to dla mnie było też takie odkrycie, że ci esbecy, którzy rozpracowują tą grupę Wilcztajna, Maleszki i Pyjasa, to są ich starsi koledzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy na początku lat 70. przychodzą do służby bez żadnej żenady robić karierę, zarabiać duże pieniądze i są tam po to, żeby odnosić sukces, a uważają pracę w SB za niezwykle ciekawą. Ale w latach 80. to jest już trochę inaczej. Każdy, kto idzie do SB, no to wie, że to jest, wiesz, służba, która wprowadza stan wojenny, prześladuje opozycjonistów, zamyka ich w więzieniach, straszy. To są dwie zupełnie inne branże. Wiesz, w latach 70. ta opozycja się dopiero rodzi. Krzysztoporski, generał, ma taki pomysł. W ogóle oni nie wiedzą, co zrobić, bo po układzie w Helsinkach, po Helsinkach, w zasadzie KOR zaczyna działać całkiem legalnie. To znaczy, jest wyjęty spod prawa, ale jest organizacją, która organizuje konferencję prasową, wydaje prasę swoją podziemną. Krzysztoporski uznaje, że siła tej opozycji to jest około 200 osób w całej Polsce. Nie wiem, czy tyle jest, ale być może tak. No, to jest jednak niewielka siła. I oni kombinują, co z tą opozycją zrobić. I Krzysztoporski ma taki pomysł, żeby ją normalnie zalegalizować. Jeśli oni chcą wydawać swoje gazety, to niech wydają, tylko muszą się poddać cenzurze. I wtedy będzie można ich kontrolować i sprawdzać, co robią. No, wiesz co, tylko że ten pomysł nie przechodzi, ale to, że oni w ogóle myślą o władza, myśli. Zupełnie odmienna koncepcja niż tego. Ja powiem tak, to jest tak jak powiedziałeś, zupełnie inna służba bezpieczeństwa. I co mnie w ogóle powiem tak, co mnie uderza, bo dla mnie widzisz, dla mnie Bronisław Wilczyński był jakimś tam właśnie też, ale to też ta legenda wyszła z tego, że to jest ten, który przeżył, no, Pyjasa zamordowano, a on przeżył, jest świadkiem historii, daje świadectwo. I powiem szczerze, konfrontacja mojej legendy, mojego wyobrażenia o Bronisławie Wilcztajnie zaczęła się walić od 2006-2007 roku, kiedy został najpierw prezesem TVP, gdzie ten młot na komunistów, poszukiwacz prawdy, po półrocznych rządach wypłacił swoim kolegom po 600 tysięcy złotych, podpisał z nimi takie odprawy, że oni po pół roku otrzymali. I to było takie dla mnie szokiem, że ludzie, którzy mieli tę prawdę na sztandarach,
zajmują się takim przyziemnym wyciąganiem pieniędzy ze spółki Skarbu Państwa. I teraz ten sam Wilczeń, który mianował się kustoszem prawdy o PRL-u, człowiekiem, który wynosił, młodsi tego nie pamiętają, ale w 2005 roku, czwartym, piątym roku, Bronisław Wilczeń wyniósł katalog IPN, który zaczął funkcjonować, niesłusznie zresztą, jako lista agentów, bo tam było to pomieszanie z poplątaniem, oznaczał przyspieszenie lustracji. Wilczeń został wyrzucony wtedy z Rzeczpospolitej, z tego tytułu przeszedł do pracy we Wprost, w takim anturażu, w którym ja pracowałem, takim anturażu turbo niepokornego człowieka, dla którego prawda jest najważniejsza. I tenże człowiek dziś żeruje do tej pory reżim, bo to był reżim, który się budował, reżim posługujący się kłamstwem. Mówię o pisowskim państwie, o tym, co on widział na własne oczy, że dokonywano gwałtu na prawdzie, na logice, na faktach, na nauce w sprawie katastrofy smoleńskiej, której ogłaszano zamachem. I tenże człowiek nie tylko milczał, ale też autoryzował. Moim zdaniem takim ostatecznym upadkiem Wilcztejna była laudacja, którą wygłosił na temat przeciętnego magistra prawa, który był słabym sędzią, to z oceny z 2001 roku, Julii Przyłębskiej, ale nie doczekałem, bo okazało się, że była jeszcze głębszy upadek. Dosłownie paręnaście dni temu na antenie TVP Info przywitał Julię Przyłębską jako największy autorytet prawny w Polsce. I to był, powiem szczerze, zacząłem dochodzić do wniosku, że to być może jest jakaś próba powiedzenia wszystkim, że nie wiem, że jest więziony, przetrzymywany. Bo to kiedyś naprawdę był inteligentny człowiek. I moja koncepcja jest teraz taka, że to jest, dlaczego poprosiłem cię zresztą o rozmowę na ten temat, że o tej książce jest zdecydowanie za cicho, ponieważ kiedyś strona, którą reprezentował Bronisław Wilczeń, mówiła prawda ponad wszystko. Kiedy mówiło, że Michnik się boi prawdy o bohaterach, swoich bohaterach, boi się ujawniania teczek SB, które prowadzą nas do prawdy, to jednocześnie tenże Wilczeń w tej chwili zajmuje pozycję nawet daleko bardzo. To znaczy on w ogóle nie chce nawet dyskutować na tym, co jest ujawnionym. On po prostu ogłasza, że każdy podważający, każdy zadający pytanie, bo przecież tak na dobrą sprawę, tak jak powiedzieliśmy, no ty dziś mówisz to, co każdy człowiek, który przeczyta, jeszcze raz tutaj pokażę, drodzy państwo, warto sięgnąć, warto przeczytać, bo to naprawdę jest mocna książka, pokazująca z jednej strony, jak można narzucić interpretację, jak samą interpretacją można ocenić. Ja sam byłem przekonany w latach 90., że tam ludzie rzeczywiście tuszowali tą zbrodnię, że byli świadkowie, którzy byli mordowani w imię zachowania prawdy o śmierci Pyjasa w tajemnicy. Pamiętam, to były bodajże film. Nawet powstał taki luźno nawiązujący właśnie do ukrywania prawdy. Bodajże to się chyba Gry Uliczne nazywało, o tym, Tak. potęgujące tego. I nagle, kiedy pojawia się możliwość porozmawiania, przyjścia i pokazania, ale usiąść i na przykład spotkać się i publicznie porozmawiać z autorem książki, powiedzmy, jakie mamy tego, to następuje wyparcie, odrzucenie. I to jest już takie moje podsumowanie. Że to środowisko, że ta książka twoja pokazuje, że oni mają gigantyczny problem z prawdą, jeżeli ona odbiega od ich wyobrażenia. W ogóle nawet o samej dyskusji na ten temat, to jest praktycznie chyba dogmat. Ale wiesz co, Janek, ale czy my, przynajmniej ja, byłem taki w latach 90., byłem taki sam. To znaczy, kiedy było tam na przykład mecenas Widacki mówił, że profesor Marek, którego on znał, nie mógł sfałszować tych wyników sekcji, jak przez wiele lat mówiono, i podawał jakieś racjonalne argumenty, no to ja nie wierzyłem. Ja wierzyłem, że Pyjas został zamordowany. Tylko, ale przecież sam tej sprawy nie badałem. Opierałem się na tym, co inni mówią. Ludzie o wielkim autorytecie i zaufaniu, między innymi Bronisław Wilczeń, Liliana Batko, Bogusław Sonik. No to byli ci ludzie, którzy, wiesz, no,
dzięki nim ta pamięć przetrwała. No tylko pytanie, skoro nie możemy znaleźć tego zabójcy przez tyle lat, no to dlaczego? No i okazuje się, że dlatego, że być może go nie było. No pamiętasz tego opowieści o tym bokserze, który miał pobić Pyjasa. Przecież to wiesz co, jak dochodzisz do materiałów źródłowych, no to widzisz, jak to jest naciągane, jak ta opowieść była naciągana. No, śledztwo się toczyło naprawdę przez 40 z przerwami, 45 lat. Czy 43, poczekaj, od 77 do 2019, czyli 42 lata. No i to śledztwo no, nic nie wykazało. No jeszcze możemy pisać o tym, że wiesz, nieznani sprawcy, ale wiesz, skoro dowiadujemy się, że Pyjas nie został pobity, no to, że nie ma śladów pobicia na jego ciele, a są ślady upadku, no to musimy wyciągać jakieś wnioski z tego. Ale to, co my wiemy, wiesz co, jak czytałeś tą notkę z Wikipedii, to ja jej nie znałem. I powiem ci, że jestem zaskoczony, bo jak ja się brałem za książkę, to ta notka wyglądała zupełnie inaczej. Być może, bo ja nie sprawdzałem edycji. Być może, słuchaj, ja nie sprawdzałem edycji. Wczoraj zastanawiałem się, jak to zwięźle przedstawić przed naszą rozmową, i więc ja nie sprawdzałem, kiedy ją zedytowano. Być może to już jest efekt twojej publikacji, twojej książki, bo powiem szczerze, rzadko się zdarza tak, żeby mnie książka wmurowała, bo ja jestem trochę, ja trochę jestem za Keynesem, powtarzam. John M. Keynes, znany skądinąd i krytykowany często człowiek będący zwolennikiem tezy o państwo, o tym, że państwo powinno interweniować w procesy gospodarcze, on mawiał, że jeżeli się zmieniają fakty, czyli wiedza, która jest mu dostępna, to on zmienia zdanie. I to jest ta rzecz, której brakuje Wittgensteinowi. A to jeszcze taki komentarz mi przeszedł do głowy, bo kiedyś mi Rosjanie, rosyjscy trenerzy szachowi, żeby nie było, że oficerowie, wiesz, powiedzieli a propos szukania prawdy w niektórych pozycjach, której z tezą, mówił, że trudno, zacytowali mi Konfucjusza, że trudno jest znaleźć czarnego kota w ciemnym pokoju, szczególnie jeżeli go tam nie ma. No to trochę, ale wiesz co, ale to jest takie ludzkie, że mamy wpojony jakiś system, wiesz, kiedyś w coś wierzyliśmy, no i nasz mózg broni się przed tym, żeby przed racjonalnym uzasadnieniem tego wszystkiego. Tak jak ja ci powiedziałem, u mnie to było z Otto Szymkiem. To też był dla mnie szok i to nie było takie łatwe, żebym ja mógł uwierzyć, że ten nasz święty z lat 80., tak bohaterski, którego postawą chcieliśmy tłumaczyć nasze działania w latach 80., jednak jest postacią dość wymyśloną, albo nie, no postacią prawdziwą, tylko jego czyny zostały trochę sfabrykowane. I tutaj mi jest bardzo przykro, bo ja bym chciał ten mit budować, a tutaj mimowolnie ten mit zdekonstruowałem. I wiesz co, ja go ciągle jeszcze bardziej dekonstruuję w mojej głowie, bo jak myślę o tej książce, o tym, co się wydarzyło, to jest to naprawdę, coraz bardziej się przekonuję do tego, że innego wytłumaczenia niż wypadek nie może być. A nie myślałeś o innej książce, bo tam jest, ja zawsze pamiętam te takie opowieści, takie budowane taką narracją, to młody dziennikarz zabiera się za budowę, za analizowanie perelowskiego mitu, szuka tych zbrodniarzy i w tej klasycznej opowieści on wsiąka, dociera do takich ludzi dziwnych, zaczyna ktoś mu grozić, zaczynają się różne dziwne wypadki dziać, na końcu albo on umiera i nie dociera do prawdy, albo no w każdym razie no jest ta właśnie taka, to jest ten spisek, ale ja zacząłem się zastanawiać, ty jesteś scenarzystą, może pora zrobić taki film, słuchaj, w którym zaczyna badać i nagle się okazuje zupełnie odwrotnie, że spisek, który miał być, po prostu go nie ma, czyli tak naprawdę prześledzić książkę, tworzenie tej
twojej książki, że ten spisek się po prostu rozmywa i na samym końcu jest po prostu pełna proza życia, nawalony. Kiedyś Sienkiewicz rzucił tekstem, który mi się bardzo nie spodobał, który uważam za chamski, szkodliwy i odnośnie tego, że kto nie wykorzystał tam pijanych kobiet, niech rzuci kamieniem. Ale ja mam taką bezpieczniejszą wersję takiego tekstu: kto z nas pijany nie chodził po schodach, niech rzuci kamieniem. Myślę, że jest. No tak, ale wiesz co, no, zawsze to jest nieatrakcyjne. Dekonstrukcja mitu nie jest atrakcyjna ani filmowo, ani książkowo. Być może stąd ta cisza wokół tego, jak mówisz. I to Wiesz jest. co, to było fantastyczne, kiedy to było na poziomie teorii spiskowej, wiesz, rozważania, co mogło się stać, kto mógł. Tam jeszcze jest przecież sprawa Pietraszki, który miał być ostatnim świadkiem, który widział Pyjasa żywego i sunącym za nim tajemniczym człowiekiem. No i wiesz, to się już zapętlały te opowieści, ale to trochę tak, że no dzisiaj możemy to jasno chyba opowiadać. Minęło 45 lat, nie musimy się, 6 nawet, nie musimy się przecież Obawiać prawdy, właśnie to jest. Ja mam wrażenie. obawiać prawdy. Prawda, wiesz co, możemy ją inaczej zinterpretować, a mówić, że. Powiem Państwu, że ja jestem jednak zwolennikiem teorii takiej starej Józefa Mackiewicza, często cytowanego przez środowisko, do którego kiedyś aspirował, bo moim zdaniem to jest naprawdę, to jest parodia tego, co ludzie, którzy kiedyś głosili za fascynację prawdą, właśnie niezależnie jaka ona by nie była, że prawda uzdrawia, to właśnie tylko prawda jest ciekawa i tym chciałbym zakończyć, podziękować za rozmowę. Cezary Łazarewicz, wydawnictwo Czytelnik na Wszewskiej. Naprawdę warto przeczytać, drodzy Państwo. Jedna z lepiej ocenianych książek, 8 na 2 na stronie lubimyczytać.pl, a ponad 100 osób oceniło. Ja, drodzy Państwo, oceniłem na 9 w skali od 1 do 10, więc Wow. ja zawsze dziesiątki jeszcze nikomu nie dałem, więc spokojnie, zawsze zostawiam na dziesiątkę, że na Zostaw dla siebie, Janek. Dziesiątkę zostaw dla siebie. Bardzo ci dziękuję, bardzo państwu dziękuję za zaproszenie i Do miejmy nadzieję, że do usłyszenia. Jeszcze napiszę coś, co cię zainteresuje. zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.